Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dzisiaj jestem na stacji Samborowo na linii z Olsztyna do Poznania. I dzisiaj będziemy szli dawną linią kolejową z Samborowa do Duży Wielkiej. Linia do Duży Wielkiej rozebrana w roku 1945 odchodziła od głównej magistrali w kierunku na Poznań. To jest ten, który teraz pokazuję, w lewą stronę. I właśnie w tym kierunku będziemy teraz podążać. I dosłownie paręset metrów za stacją, już pierwsza budowla. Most nad, no właściwie nad niczym, z tego co widać. To jest widok z góry. To jest widok na stację w Samborowie. I widok tego mostu z dołu. W prawo kierunek Turza, w lewo kierunek Samborow. I widok tego mostku i torowiska z drugiej strony, to jest kierunek stacja Samborowo. Tu jest dawne torowisko. I kierunek Turza. Dawny przejazd w poziomie torów, to jest kierunek na stację w Samborowie. I w tym miejscu na dawne torowisko wchodzi bardzo wygodna ścieżka. I to jest kierunek Turza Wielka. I dosłownie kilka metrów dalej kolejny mostek na trasie dawnej kolejki nad dopływem Drwęcy. To jest kierunek Turza Wielka. I tak on wygląda z dołu, w lewo kierunek Samborowo, w prawo Turza Wielka. I kolejny mostek w Samborowie. To jest kierunek Turza Wielka. Jak widać, torowisko ciągnie się cały czas prosto, jak spod linijki. I cały czas bardzo wygodnie, taką ścieżką, właściwie drogą, już prawie jezdną. A to jest kierunek na stację w Samborowie. I widok na ten mostek z dołu, w lewą stronę Samborowo, w prawą Turza Wielka. Generalnie od 30 minut nic się tu nie zmienia. Mamy szlak rowerowy, szlak pieszy. Biegnie to po dawnym torowisku albo tuż obok, jak widzimy w tej chwili, tu jest tuż obok. I cały czas w dobrym tempie do przodu. I teraz mamy taki most w środku lasu. Widać, że jest nieużywany. Stoi, bo się jeszcze nie zawalił. Dołem idzie ścieżka rowerowa. Szlak pieszy, a górą, no jak widać po tych krzakach, górą nie idzie nic. Wygodna ścieżka się skończyła, ale co najdziwniejsze, w dalszym ciągu towarzyszy mi szlak turystyczny, czyli jak na razie nie jest tak źle. Po krótkim, podmokłym epizodzie szlak znowu wszedł na wygodną, gruntową drogę. I już idę nią dobrych kilkanaście minut. I tym razem już się nic nie zmienia. To mamy w tej chwili wokoło, jest lekki nasyp. Torowisko się znacznie rozszerzyło. Weszliśmy na teren dawnej stacji Smykówko. Ale jedyną pozostałością po tej stacji to jest ta rampa. Rampa albo peron. Bardzo słabo widoczny. Też jest wszystko pozagradzane, więc nie chcę tam bliżej podchodzić. Na pewno jesteśmy w tej chwili na terenie dawnej stacji. Ale nic już po niej nie zostało. Zresztą tutaj była wcześniej jeszcze jedna stacja na tej naszej trasie. Nazywała się Tużnica. Ale po niej to już w ogóle nic nie znalazłem. Tu jeszcze lepszy widok na niedalekie wzgórza. Tak to wygląda.
tutaj ktoś nasyp przekopał, żeby sobie przejeżdżać wygodniej. A nasze torowisko ciągnie się dalej do przodu prosto. Nawet ta drewiasta duszka się skończyła. Jak widać, tak wygląda dalsza część nasypu. Trzeba będzie to obejść bokiem, bo tam nie chce się przedzierać przez te chaszcze. Więc idziemy na razie tędy. A stąd przyszliśmy, czyli wygoda się skończyła. Stary most na ścieżce nad Starotorzem. Jak widać, Starotorze nie nadaje się w dalszym ciągu do przejścia. Idę boczną, dość wysoką, dość wygodną, gruntową dróżką. Natomiast w żaden sposób nie przejdę Starotorzem. To jest do tyłu. Zachowały się nawet barierki. Generalnie wysypisko, no i wykop dawnej kolejki. Idziemy dalej w poszukiwaniu stacji Zajączki. Jednak będzie to bardzo trudne zadanie, wydaje mi się, z uwagi na to, że jest to bardzo, bardzo mocno zarośnięte wszystko. Wiadukt nad drogą gruntową w Zajączkach. Pierwszy wiadukt. I zaraz obok drugi wiadukt w Zajączkach. Spora konstrukcja. Tym razem chyba na nasyp da się już wejść. W każdym razie spróbuję tutaj. Jestem na tym wiadukcie już. Ale generalnie, jak widać, marnie to widzę z tym przejściem. Zobaczymy, czy to w ogóle da się zrobić. Mamy wiadukt. Tu jest do tyłu torowisko, a tu jest do przodu. Śladów stacji niestety nie widzę. Zobaczymy, może jeszcze będzie. Jedyna pozostałość po dawnej stacji. Peron? Najprawdopodobniej peron albo rampa. Coś tu takiego musiało być, natomiast żadnego budynku tutaj nie widzę, nawet żadnych ruin tutaj nie ma. Przejdziemy kawałek dalej. To jakby tutaj stał budynek stacyjny, ale nic z niego nie zostało, tylko fundamenty. Prawdopodobnie, bo tutaj już nic więcej nie widać. Na dodatek droga po dawnym torowisku też się nie zapowiada pozytywnie. Dobrze, idziemy dalej. Ponownie dawne torowisko zarośnięte. I znowu trzeba iść bokiem. Bardzo trudny odcinek to jest. I idąc cały czas asfaltem, po prawej stronie w wysokim nasypie taki oto wiadukt. W lewo kierunek Turza, w prawo kierunek Samborowo. A tutaj tędy idę w dalszym ciągu asfaltem. Torowisko jest niedostępne. I spacer asfaltówką się kończy. Dochodzimy do miejscowości Glaznoty. Po prawej stronie widać wysoki nasyp. I teraz przechodzimy na niego i będziemy szli w stronę wiaduktu. Odcinek do wiaduktu w Glaznotach wygląda mniej więcej tak. No nie jest to zbyt wygodne, przedzieranie się raczej przez krzaki. Chyba lepiej jednak było mimo wszystko obejść to drogą asfaltową. I jestem na wiadukcie w Glaznotach, to jest kierunek Turza Wielka. Tak wyglądają widoki z tego wiaduktu. To jest kierunek Samborowo, tak jak mówię, odcinek ten przed samym wiaduktem bardzo zarośnięty. Jeszcze spróbuję pokazać Wam wiadukt z dołu. I widok tego wiaduktu z dołu. W lewo Turza Wielka, w prawo Samborowo. I drugi wiadukt w Glaznotach. W prawo kierunek Samborowo, w lewo Turza Wielka.
I za Glaznotami na torowisko wchodzi taka wygodna droga leśna. To jest kierunek Turza Wielka. Idziemy dalej wygodną ścieżką, kierunek Turza Wielka i z boku widać wiadukt nad prawdopodobnie niczym, ale jest tak zarośnięty, że nie ma możliwości pokazania czegokolwiek z dołu, więc tak naprawdę nie wiem. To jest widok z prawej strony, to widok z lewej strony wiaduktu. I wiadukt w środku lasu, kierunek Turza Wielka i kierunek Samborowo. I miejscowość Wygoda, stąd przyszliśmy, kierunek Samborowo. I teraz linia przechodzi na takie dość, na nawet bardzo zarośnięte torowisko z krajem wsi. Tak wygląda torowisko we wsi, jest naprawdę bardzo zarośnięte, ale i biegnie nim szlak turystyczny, więc da się tym w miarę wygodnie iść. I za wsią Wygoda, torowisko ginie w lesie. To jest kierunek Samborowo, to jest kierunek Turza Wielka. No nie ma wyjścia, kolejny asfaltowy odcinek, obok biegnie droga asfaltem i nią będziemy teraz szli. Jestem w tej chwili na terenie dawnej stacji Klonowo. Pokazuję w tej chwili budynki stacyjne. Zgodnie z informacją od osób, które tutaj mieszkają, jest to dawny budynek stacji w Klonowie. To jest widok od strony torów. Tutaj biegło torowisko, gdzie pokazuję w tej chwili. I widok od strony podjazdu. Torowisko dalej jest niedostępne, wobec tego w dalszym ciągu idziemy tą drogą asfaltową. Po lewej stronie ciągnie się dawna linia kolejowa. Idąc asfaltem po lewej widać wyraźnie nasyp dawnego torowiska. I miejsce, gdzie dawne torowisko z lewej strony drogi, którą szliśmy cały czas, to właśnie pokazuje ten kierunek, przechodzi na prawą stronę i biegnie dalej w stronę miejscowości Marwald, ale w dalszym ciągu jest niedostępne. To jest właśnie dawne torowisko. Dalej będziemy szli drogą asfaltową. Obchodzę asfaltem do miejscowości Marwald, a po prawej stronie widać tutaj dawne torowisko na takim małym nasypie. Po dość długim obejściu ponownie meldujemy się na dawnym torowisku i w Marwaldzie taki oto wiadukt. Wygląda na to, że stał się, jakby dawne torowisko stało się wysypiskiem śmieci. Nie ma tu możliwości podejścia i pokazania tego z dołu. To jest taki widok maksymalnie na torowisko od strony Samborowa. A to jest widok w stronę Turzy Wielki. Torowisko dalej jest niedostępne. Prawdopodobnie będziemy dalej szli bokiem. Po prawej stronie w głębokim wykopie dawne torowisko, a my idziemy polem. I trasa Marwald Dąbrówno, miejsce, gdzie dawniej najprawdopodobniej był wiadukt. To jest kierunek Samborowo i to jest kierunek Turza Wielka. No, nasyp w dalszym ciągu jest niedostępny i wciąż próbuję wymyślić, w jaki sposób go obejść bokiem. I dawny most na rzece Mała Wkra. To w dalszym ciągu odcinek Marwałd Dąbrówno. Zniszczony most oczywiście. To jest przyczółek od strony Turzy Wielkiej. No dojście do tego miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Praktycznie nasyp jest niedostępny. Trzeba się przedzierać najpierw przez pole, później po nasypie. Z tego miejsca niestety nie widać drugiego przyczółka. Spróbuję jeszcze jakoś to z góry pokazać.
Ale z góry widok też nie jest zbyt rewelacyjny. To jest właśnie ten przyczółek od strony Turzy. Tak on wygląda. Niestety poziom zakrzaczenia uniemożliwia zobaczenie drugiego przyczółka. A tak wygląda nasyp w kierunku na Turze. No niestety, przejdę tutaj kawałek tym nasypem i natychmiast odbijam na drogę asfaltową, bo torowiskiem iść się po prostu nie da. I zaraz za tym zburzonym mostem na Małej Wkrze dawne torowisko zbliża się do szosy Marwałt-Dąbrówno. W prawo to jest kierunek Samborowo, w lewo Turza Wielka. I teraz po prawej stronie szosy będzie biegło aż do samego Dąbrówna. Czyli czeka nas kolejny monotonny odcinek drogą asfaltową. I ciągle monotonia, asfalt i po prawej stronie nasyp. Idziemy w stronę Dąbrówna. I ulica Dworcowa w Dąbrównie poprowadzona po śladzie dawnej kolei. To jest kierunek Samborowo. To jest kierunek na dworzec w Dąbrównie, a dalej Turza Wielka. I dochodzimy do dawnej stacji w Dąbrównie. To jest widok od strony podjazdu. I widok od strony torów. Kierunek Samborowo. I tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem dawnej linii kolejowej Samborowo-Turza Wielka. Część pierwsza, Samborowa do Dąbrówna.